Moi drodzy, dzisiaj wreszcie nadszedł dzień, na który wszyscy czekali. Dzień, na który czekałam ja, dzień, na który czekała moja mama, dzień, na który czekała Ania, która wyciągała mnie z matematycznego dołku przed maturą. Sprawdzamy moje wyniki matur. Jeżeli chodzi o przewidywania, to mogę wam powiedzieć, jak wydaje mi się, że napisałam, albo jak chciałabym, żeby wyglądały te wyniki. Mamy tak. Polski, podstawa. 80% mam napisane. Generalnie nie pamiętam, ile sobie sprawdzałam z internetem od razu po maturach, bo sobie tego nigdzie nie zapisałam. Wydaje mi się, że 80% jest osiągalne. Może być trochę mniej. Będzie mi smutno, jak będzie mniej niż 80%. Matma, 94%. To jest hit absolutny, bo ja przed maturą byłam pewna, że będę miała 30%, o ile w ogóle. A tu właśnie pamiętam, co sprawdziłam z tymi odpowiedziami z internetu i wychodzi mi 94%. Wow! Szok. Zapomniałam sobie z tyłu ustawić przycisku YouTube'a, a trzeba się trochę pofleksować. Okej, lecimy dalej. Angielski, podstawa. Jestem trochę sceptycznie nastawiona, mimo że no ja mówię po angielsku i nie mam żadnych problemów jakichś czy coś, ale jakoś nie wiem, testy z angielskiego mi strasznie słabo idą. Przede wszystkim ja nie kumam odsłuchu. Nie wiem, ja kiedyś widziałam nawet na TikToku, że gościu robił odsłuch po polsku. Jakby wiecie, jak jest ktoś, kto się uczy polskiego jako obcego języka i pisze z tego języka egzamin, no to ma egzamin z polskiego i odsłuch po polsku. I ja nie umiałam tego zrobić po polsku. Więc ja po prostu nie umiem robić zadań, gdzie trzeba jednocześnie słuchać, rozumieć, czytać i pisać. Kompletnie nie. Więc angielski obstawiam, że będzie 75%, ale byłoby mi bardzo miło, gdyby było 80%. To by było sympatyczne. No i tu przechodzimy do rozszerzeń. Polski rozszerzony, który jest dla mnie największą zagadką i którego jestem najbardziej ciekawa. Bo tu może być rozstrzał od 30%, nawet od zera w sumie, do 100%. Nie zdziwię się, jak będę miała 30% i nie zdziwię się, jak będę miała 100%. Zdziwię się, jak będę miała na przykład 60%. To będzie dziwne, bo ogólnie ja piszę rozprawki, nieskromnie mówiąc, raczej bardzo dobrze. I jeżeli dobrze zrozumiałam temat i podałam dobre przykłady, no to mogę mieć nawet 100%, bo błędów jakichś ortograficznych, interpunkcyjnych, no nie robię wcale właściwie. Więc może być nawet 100%, ale z drugiej strony, jeżeli źle to zrozumiałam i podałam nie takie przykłady, jakie trzeba, no to może być 0. Więc no tutaj albo zdane, albo nie zdane. Obstawiam optymistycznie 90%, ale może być też 30%. Angielski rozszerzony. No, tak jak mówiłam, ja testów z angielskiego nie, a na przykład ustny znam na 90, więc no umiem angielski jako tako, ale nie umiem testów. No więc angielski rozszerzony to jest jeszcze rozszerzony test, więc tu obstawiam 60%, zwłaszcza, że pamiętam, że słabo mi poszło. 60%, ale chciałabym 65%, ale obstawiam 60%. Historia i geografia. To są dwie matury, których historia jest bardzo ciekawa, gdyż ja rozszerzałam w liceum historię, WOS i polski. Nie rozszerzałam geografii, no więc chciałam pisać historię i WOS. Z WOS-u nie udało się napisać, może już nie będę wchodziła w szczegóły. No, nie napisałam. A z historii czułam się tak średnio pewnie, no nie? Ale jak napisaliśmy w grudniu chyba próbne matury, to poszło mi całkiem nieźle z tej historii, w sensie no dobra, mój tata by mnie wyśmiał i powiedział, że to jest żałosny wynik, a nie nieźle. Ale miałam wtedy 50% chyba. Chyba 45%, ale niektórych odpowiedzi mój nauczyciel mi nie zaliczył, a internet by mi zaliczył i ja uważałam też, że są dobrze, więc gdyby mi zaliczył te, co uważałam, że są dobrze i internet też tak mówił, to byłoby 50%. Ale miałam 45%. Ale tak for fun napisałam sobie też maturę z geografii, co było czysto for fun, bo ja lekcji geografii nie miałam od 2 lat czy coś. I nawet jak miałam, to nasz nauczyciel no tak wiedział, że nie piszemy tego, więc nie przykładał się jakoś mega do szkolenia nas. A stwierdziłam, że sobie napiszę maturę z geografii, bo stolice europejskie znam. Nie pytali o stolice europejskie, jakby ktoś się zastanawiał. I stwierdziłam, że geografię będzie mi w sumie łatwiej przycisnąć niż historię, więc jeżeli będę miała z geografii wyżej niż z historii, to rzucam tę historię i piszę geografię i ją cisnę sama we własnym zakresie poza lekcjami. No i napisałam te dwie matury. Z historii miałam 45%, z geografii miałam
45%. Dokładnie tyle samo. Nic mi nie rozwiązało to, że napisałam dwie te próbne matury, bo wyszły dokładnie identycznie. Więc ostatecznie pisałam i maturę z historii, i maturę z geografii na tej oficjalnej już. I wiecie co? Też mi poszło identycznie. W sensie nie wiem, zaraz zobaczymy sobie wyniki, ale jak patrzyłam w internecie, to pamiętam, że z obydwu wychodziło mi tak mniej więcej między 45 a 50%. No i tutaj właśnie dlatego dokładnie tak samo sobie zapisałam założenia w sumie, że i z historii, i z geografii. Myślę, że miałam 45%, ale niezbyt mnie by to zadowalało, więc optymistycznie 50, liczę na 50, ale realistycznie to myślę, że będzie 45. No i to tyle, więcej matur nie pisałam, ale w sumie to i tak jest całkiem spore. Jak komuś mówiłam, że piszę 4 rozszerzenia, to wszyscy byli w szoku. Ale podołałam, znaczy zaraz zobaczymy, czy podołałam. Sprawdzamy, bo słuchajcie, od 7 minut już są dostępne te wyniki. Mam nadzieję, że serwery się nie zawiesiły. Jeszcze wczoraj sprawdzałam, czy na pewno mam zapisany ten kod dostępu do tych wyników. Bo jakbym nie miała, to bym musiała iść do sekretariatu, więc wolałam sprawdzić. O dobra, mam. Chwilę prawdy. Matko, ale teraz to mnie aż tak stres wziął, bo wszyscy właśnie mówili, że się stresują i w ogóle. Ja tylko, że czym tu się stresować? Jak i tak już nie zmienię tego i tak dalej. Ale teraz to się sama stresuje. Trwa ładowanie aplikacji, chyba wyrąbało. Dalej. Ja mam też wolny internet, ale to chyba nie jest jego kwestia tym razem. Ej, dobra. Trochę sobie możemy nad tym posiedzieć. Dobra, sorki za lekki przestój, ale to nie moja wina. Lecimy już z tym. Teraz zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Jest. W ogóle są tu też egzaminy ósmoklasisty. Z egzaminu ósmoklasisty miałam z polskiego 96%, z matmy 73% i z angielskiego 92%. Spójrzmy, jak matura. Okej, mogę sobie tak zjeżdżać pomału. Angielski podstawowy. Przypominam, założenie było 75%, a chciałam 80%. Mam 92%. Dobrze. Już się podjarałam, że to angielski rozszerzony, ale to ustny i też mam 90. Polski ustny, 83%. W ogóle ten polski ustny to ja tego nawet nie komentuję. Nie zgadzam się z tym wynikiem, ale dobrze, nie wchodzę w to głębiej. Matematyka 91%. Dobra, przed maturą bym to brała totalnie w ciemno, ale nie wiem, co jeszcze miałam źle. Chciałabym zobaczyć tę pracę, bo jak sprawdzałam z netem, to serio. Najpierw mi wychodziło 96, potem się dojrzałam jeszcze jednego błędu i było 94, ale dobra. 91 to jest wciąż sztos. Next. Polski podstawowy 88%. Jest okej. Okay. Zakładałam 80. Dobra. Znaczy generalnie wydaje mi się, że z rozszerzeniami pójdzie lepiej niż z podstawy, bo na podstawie były też zadania, a na rozszerzeniu się pisze samą pracę pisemną po prostu. Więc mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej. Egzamin dodatkowy angielski 67%. To jest powyżej oczekiwań. Miałam, że będzie 60, a chciałabym 65, więc 67 jest okej. Okay. Geografia. Co? Ktoś tam mnie musiał mocno lubić w komisji. 63%, a zakładałam 45. Okej, okay. 63% mnie bardzo satysfakcjonuje. To teraz tym bardziej jestem ciekawa, jak poszło z historii. Teraz mamy polski. Jest, 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 po prostu. O, aż rzucam tego laptopa. Całe życie jestem niedoceniana z polskiego. Jezu, powiadomienia, nie teraz. Całe życie się czułam poszkodowana z polskiego. Ja skończyłam liceum z dwójką albo trójką. Chyba w końcu wyciągnęłam na 3. Z trójką z polskiego. A rozszerzony polski napisałam na 91%. Hell yes! A, nie przeczytałam ani jednej lektury w liceum. Nie, jedną przeczytałam, którą później wywalili z podstawy, także 91%, moi drodzy. Yes! I ostatni, co jest? Historia, o Jezu. Dobra. Trochę lipa. Poniżej oczekiwań. 43%. Dobrze, że tą geografią nadrabiam. Ej, ale dobrze, że się w końcu zdecydowałam pisać tę geografię, bo w ogóle wszyscy mówili, że bez sensu to piszę, skoro tego nie rozszerzałam. A mam w sumie, no, 63%, więc spoko. A z historii chcę zobaczyć, ile dostałam za wypracowanie, bo możliwe, że nic. No okej! Jestem zadowolona! No i teraz, żeby jeszcze dopełnić ten film, bo na pewno będziecie pytać, jakie kierunki studiów sobie obrałam. Złożyłam papiery, w sensie zapisałam się w sumie, na zarządzanie. Potem można sobie wybrać specjalizację na tym zarządzaniu, handel i marketing, więc mam to w planach.
o ile się dostanę. Później złożyłam na filologię hiszpańską, bo uczyłam się przez rok hiszpańskiego i mega mi się podobał i... No i co? I złożyłam sobie, ale nie wiem, czy się dostanę, bo tam się liczy wynik z hiszpańskiego, a ja hiszpańskiego nie pisałam. I ostatnia filologia, na którą złożyłam, to filologia czeska, więc jak mi nie wyjdzie tu i tu, to będę szprechać po czesku.